Miara kąta środkowego w okręgu jest o 40 stopni większa od miary kąta wpisanego opartego na tym samym łuku. Ile wynosi miara kąta wpisanego? Narysujmy sobie tę sytuację. Mamy okrąg, mamy jakiś kąt środkowy oparty na łuku, dajmy na to łuk AB, chodzi o ten łuk. I teraz mamy ponadto jakiś kąt wpisany oparty na tym samym łuku. No to łuk AB zostaje ten sam. I kąt wpisany, czyli jego wierzchołek znajduje się gdzieś na okręgu. I teraz wiemy, że kąt środkowy, czyli ten, jest o 40 stopni większy od miary kąta wpisanego, od tego. Tutaj dajemy sobie alfa, a tutaj dajemy alfa plus 40. I musimy pamiętać o takiej własności, że kąt środkowy jest zawsze dwa razy większy od kąta wpisanego, opartego na tym samym łuku. No i my mamy tutaj właśnie sytuację, że alfa plus 40 stopni będzie dwa razy większe, czyli dwa razy po prostu alfa. Czyli ten kąt jest dwa razy większy od tego kąta i zapisaliśmy to w równaniu. No i teraz pozostało nam rozwiązać to równanie, czyli 40 stopni to jest 2 alfa minus alfa, czyli 40 stopni to jest 1 alfa. Alfa to 40. Zobaczmy, o co pytali. Pytali, ile wynosi miara kąta wpisanego, czyli naszego alfa. No alfa jest równe 40 stopni, odpowiedź B. Spół.